Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Rok, a to jest moja tuba. Wiecie co, ludzie mają bardzo prostą skłonność posługiwać się jednotorowym myśleniem, to znaczy dostaną jakąś myśl, którą się pogodzą, z którą uznają za własną, którą uznają za mądrą i potem idą tym tokiem rozumowania przez bardzo, bardzo długi czas. Dochodzą do tego stereotypy, które funkcjonują na bardzo prostej zasadzie. Stereotyp przedstawia nam fakty, które nam cholernie pasują, które wyjaśniają dużo rzeczy i się ich dotrzymamy i się doskonale z tym czujemy. Jednym z ciekawszych stereotypów polskiego internetu jest to, że problemem kultury i zachowania, za ten problem jest winny młody wiek odbiorców internetu i ich słaby poziom intelektualny wynikający właśnie z tego wieku. Pójdźmy dalej za tą myślą. Bo moim zdaniem tak naprawdę problemem polskiego internetu jest tak naprawdę brak kultury, brak dobrego wychowania i zero szacunku dla innych, dla zdania innych. A to wynika nie z wieku, tylko właśnie z tego, jak zostaliśmy wychowani, jaka jest nasza kultura. I nie wynika to także z poziomu intelektualnego, chociaż brak kultury i niski poziom intelektualny mogą się gdzieś łączyć, ale w internecie ten brak kultury tak naprawdę wynika z anonimowości. Ale przyjmijmy przez chwilę, że ten szalony stereotyp, właściwie szalony, ten popularny stereotyp, no właściwie istotą stereotypu jest to, że jest popularny, ale mniejsza z tym, że tenże stereotyp jest prawdziwy, że to poziom intelektualny świadczy o naszych zachowaniach w internecie i właściwie poziom intelektualny świadczy o tym, jak zachowujemy się w ogóle i że to wynika z wieku. Ciekawa teoria, zważywszy na to, że ja trochę już przeżyłem i na przykład w szkole podstawowej spotkałem dwóch, trzech kretynów. Wiecie co? Poszedłem do szkoły średniej i tam okazało się, że tam było też dwóch, trzech kretynów. To byli inni kretyni, ale nadal statystycznie tyle samo. Na studiach, bam, dwóch, trzech kretynów znowu. What the hell? Czemu ci ludzie nie mądrzeją z wiekiem? Dlaczego tyle samo kretynów spotykam, niezależnie od tego, czy mam lat 10, 16 czy 20? Może tak naprawdę nie mądrzejemy wcale z wiekiem. Kto wie? Pójdźmy dalej za tym przykładem. Weźmy pod uwagę, powiedzmy, wybory. Wybory, świetny przykład. Do tej pory było tak, że wybory, że politycy dzielili tak naprawdę społeczeństwo na dwie grupy. Te grupy za sobą nie przepadają. O mój Boże, nie lubią się bardzo. Ba, powiedzieć by można, że jedna grupa o drugiej myśli, że tam są skończeni idioci, kretyni, głupcy. Tak jest, tak jest. Tak ludzie myślą o sobie, jeżeli się odniesiemy do polityki. I wiecie co? Prawdę powiedziawszy, istnieje szansa, że któraś z tych grup ma rację. Gdyby się tak bardziej zastanowić, to można dojść do wniosku, że jedna i druga grupa ma trochę racji. Ale nie o tym. Wniosek z tego taki, że im jesteśmy starsi, tym więcej jest głupców dookoła nas. W społeczeństwie po prostu z wiekiem przybywa idiotów. Zatem mówienie, że problemem polskiego internetu jest wiek i wynikające z tego braki intelektualne, jest moim zdaniem błędne, bo braki intelektualne niestety z wiekiem się pogłębiają, wiele rzeczy na to wskazuje. Zatem, moim skromnym zdaniem, problemem internetu jest brak kultury, brak wychowania, te rzeczy, o których powiedziałem wcześniej. Bo jeżeli ktoś jest chamem w wieku 12 lat, to prawdopodobnie pozostanie chamem w wieku 16 lat, 18 i do wieku 40 lat również mu to pozostanie, bo to chamstwo pojawia się wtedy, kiedy jest anonimowość. Jeżeli komuś anonimowość pozwala zachowywać się jak ostatni gnojek, no to naprawdę wiek tego nie zmieni. I to jest chyba istota problemu. A wiecie co? Wiecie, tak mi się wydaje. Cała teoria z tymi gimbusami, z brakami intelektualnymi i głupotą w internecie, właśnie wynikającą z wieku, chyba wzięła się z... Właśnie uknuli tą teorię ludzie, którzy niespecjalnie dużo mają w głowach, ale właśnie wyszli z gimnazjum. Zatem teoria o tym, że kiedy się wychodzi z gimnazjum, to nagle podwyższa się poziom intelektu, ja wiem, IQ o około 30, co niektórym ludziom bardzo pasuje. Nie uważacie? No chyba tak. Przez całe życie byłem totalnym debilem, ale wychodzę z gimnazjum i teraz to jestem prawdziwy myśliciel. Polska może być dumna z moich przyszłych i obecnych dokonań intelektualnych. Otóż nie. To nie jest takie proste. Nazywając innych gimbusami, wcale nie sprawiamy, że sami stajemy się mądrzejsi. Ba, wręcz przeciwnie, bo nie zdajemy sobie sprawy, że jeżeli ktoś źle zachowuje się w internecie, to nie dlatego, że ma mało w głowie, tylko dlatego, że jest chamem. Chamstwo jest problemem, a nie głupota.
chamstwo jest problemem, a nie wiek użytkowników. Można by rzec, okej, z wiekiem ludzie nabierają pewnych, ja wiem, pojawiają się granice, rzeczy, których nie robimy, ponieważ wiemy, że ludzie dookoła źle nas ocenią, bo to są oczywiste sprawy. Natomiast kiedy do tego dochodzi anonimowość i dalej jesteśmy chamami, to znaczy, że chamami jesteśmy. Trzymajcie się. Pa, pa.